Cześć. Chciałem krótko, ale bardzo, ale to bardzo znacząco. Zacznę od tego, że uważam, że takie inicjatywy społeczne, oddolne, jak straże obywatelskie, powinny być wskrzeszane. Mieliśmy tego typu straże, choćby Straż Obywatelską Miasta Stołecznego Warszawa przed wojną oraz w wielu innych miastach. Powinna być te inicjatywy powinny być z powrotem wskrzeszone w każdym mieście. Taka Straż Obywatelska powinna funkcjonować. Kosztowałoby to troszkę pieniążków. No wiadomo, uniformy, jakieś tam biuro, siedziba, dwa lub trzy samochody albo więcej, zależnie jak duże jest miasto. Tych wszystkich uniformów, biura, siedziby, samochodów, wyszkolenie i tak dalej, środki przymusu bezpośredniego. Tutaj powinny się znaleźć osoby z tak zwanymi pieniędzmi, jakaś zrzutka. Polscy na przykład przedsiębiorcy, ludzie, którzy by organizowali oddolnie te straże, to ja daję tylko pomysł. A inni powinni dopracować ten pomysł. Prawda? Ludzie od tworzenia tego typu formacji, od sfinansowania. Takie straże byłyby na przykład bardzo dobrym uzupełnieniem policji, straży ogniowej czy pogotowia na dzisiejsze czasy, żeby zabezpieczać ulice przed lewactwem, niepotrzebną agresją ze strony policji do narodowców itp., czyli i tym podobne. Ludzie, którzy mają pozwolenie na broń, do czynienia z bronią palną, wiadomo, to wszystko można by wykorzystać w strażach obywatelskich. I apeluję do każdego, który dysponuje jakąś możliwościami finansowymi, możliwościami organizacji tego typu oddolnych formacji. Proszę, zacznijcie to robić. Ja daję pomysł, a ktoś powinien to zacząć realizować oddolnie. Są też prywatne firmy, które zajmują się szkoleniami. Odpowiednimi szkoleniami, na przykład w celu zabezpieczenia, ochrony, pierwszej pomocy i tak dalej. Prewencji i tak dalej. Straże obywatelskie w każdym mieście. Ja, że tak powiem, rzucam pomysł, a ludzie, którzy tworzyli już coś takiego albo podobne, choćby jakieś straże dla zwierząt czy coś, no mogłyby się za to też zabrać. Teraz ludzie, którzy mają jakieś tam środki finansowe, że tak powiem, zasponsorować, sfinansować to. Taki jest mój pomysł i fajnie, gdyby to było realizowane. Straże obywatelskie w każdym mieście. I teraz dwa. Marsz Niepodległości niestety został odwołany. Po prostu zdelegalizowany. Pan Bąkiewicz ogłosił, że odbędzie się to na zasadzie jakiego? No, przejazdu samochodami. No ale czy parę samochodów, czy kilkanaście samochodów, w każdym po trzech, czterech, czy po pięciu, to już nie jest marsz, tylko jakiś tam przejazd. Niestety, ale Marsz Niepodległości został zdelegalizowany. Pan Bąkiewicz, niestety, przegrał pan. Bo ja na pana miejscu bym zorganizował ten marsz w liczebności 400 tysięcy.
ludzi. Trzeba byłoby ludzi po prostu nawołać, skrzyknąć i tak dalej. A tymczasem wczoraj odbył się wieczorem marsz lewactwa z ulicy Szucha przez Plac Konstytucji, Marszałkowską, w ulicę Żurawią i prawdopodobnie dalej już pod Sejmem. Pod eskortą i ochroną policji. Powtarzam, przegrał pan, panie Bąkiewicz. W tym momencie polska flaga, godło, wszelkie polskie symbole, wartości niestety straciły znaczenie. Mam nadzieję, że jeszcze odbijemy się od tego dna, bo jeśli nie, to będziemy 2 metry pod mułem. Jeszcze raz wracam szybciutko do Straży Obywatelskich. Naprawdę trzeba zacząć je wskrzeszać, tworzyć z powrotem. Tyle, co chciałem powiedzieć i aż tyle. Obyśmy dożyli lepszej Polski, bo jak nie, to będziemy 2 metry pod mułem. Bo na razie lewactwo wygrywa. Dziękuję.